Na oryginalny pomysł wpadła pewna mieszkanka Bielska-Białej. Na Twitterze Toma Hanksa zobaczyła, jak pozuje do zdjęć przy Fiacie 126P. Postanowiła więc prezentować mu to kultowe dla Polaków auto. Jedyny egzemplarz, który był wystarczająco stary, by uznać go za zabytek, znalazł się w Suwałkach. Fiat 126P na razie znajduje się w opłakanym stanie, ale już wkrótce będzie jak nowy. No on teraz jedzie do Bielska i tam będzie remontowany. Około 3 miesięcy przypuszczam, że będzie trwała naprawa, bo trzeba zrobić zupełnie generalny remont. Także myślę, że to gdzieś potrwa. A potem na samolot i do Los Angeles. I ten samochód jedzie do Van Hensa. Tak, dokładnie. Czy on się spodziewa tego samochodu? Znaczy myślę, że powoli już zaczynają do niego docierać głosy, bo ta akcja takim echem się rozniosła, że trudno to już utrzymać, że tak powiem, tylko dla siebie i dla nas tutaj w Polsce, bo już nawet zachodnie media się tym interesują, także no. Skąd pomysł na wysłanie tego malucha? No sam sobie robił zdjęcia przy tym samochodzie i pisał, że jest podekscytowany swoim nowym samochodem. Ja nie wiem do końca, czy on sobie nie robił z tego żartu, więc dlatego chciałam przybliżyć mu historię tego samochodu, tego jak powstał, ile emocji się z nim wiąże, że to jest dla nas taka naprawdę ikona. I myślę, że jak on tą całą historię pozna, przeczyta, taką istną autoksiążkę chcę mu wręczyć, no to zakocha się w tym samochodzie tak jak my. Maluch pierwotnie miał być prezentem niespodzianką. Wydarzenie jednakże budzi tak duże emocje, iż niewykluczone, że Tom Hanks już na malucha czeka. Jeśli nawet nie dotrą do niego pogłoski o planowanej akcji, to i tak przeczyta o niej w New York Timesie, który przygotowuje na ten temat artykuł. Nie tylko u nas to się rozniosło, tak? Bo ja co chwilę dostaję telefony już od zagranicznych mediów, także już niespodzianki na pewno nie będzie, no ale... Okay, mam nadzieję, że i tak się ucieszy. Jedziemy. Monice Jaskulskiej, jak sama stanowczo podkreśla, nie chodzi o to, że jakaś blondynka z Polski chce sprezentować auto znanej gwieździe filmowej. Inicjatywa jest pretekstem do promocji naszego kraju, Bielska-Białej, gdzie produkowany był maluch oraz, jak się okazuje, naszego miasta nad Czarną Hańczą. Z okazji skorzystał też Czesław Renkiewicz. Prezydent dorzucił kilka upominków dla aktora. Akcja przyniesie też realne korzyści dla pacjentów szpitala w Bielsku, gdzie trafią zaoszczędzone na różnych pracach pieniądze.